Bolesław Prus, Lalka, Lektury Obowiązkowe, Omówienie Szybkie. Hmm. Szybko się nie da, natomiast spróbujemy rzecz przeprowadzić sprawnie. Tym bardziej, że o lalce wielu mądrych ludzi mówi jako o najważniejszej polskiej powieści albo wręcz najlepszej polskiej powieści wszechczasów. To bardzo ciekawe, czy macie podobne wrażenia w tej sprawie. No ale cóż, zobaczmy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, co jest przedmiotem naszego spotkania. Moi drodzy, powiemy sobie najpierw o okolicznościach powstania, wydania utworu, o czasie, miejscu akcji, o tytule, o problematyce. Potem będziemy mówić o wątku głównego bohatera, opowieści jako panoramie społecznej, wreszcie dojdziemy do tak zwanych wielkich pytań epoki. To jest obszar, którym się dzisiaj zajmiemy. Sami widzicie więc, że bardzo szybko się nie da. Po kolei w takim razie. Lalka to powieść, autorem jest Bolesław. Prus, utwór ukazywał się najpierw w odcinkach w Kurierze Codziennym w latach 1887-1889. Natomiast pierwsze wydanie osobne, wydanie książkowe, miało miejsce w roku 1890 w Warszawie. I ta data 1890 będzie występowała w podręcznikach jako data właśnie wydania lalki. Zwróćcie uwagę, że rok 1890 to tak naprawdę czas przełomu. W zasadzie już pozytywizm się kończy i rozpoczyna się Młoda Polska. Prus pisze więc powieść, która w pewien sposób będzie spoglądać wstecz na pozytywizm już się kończący i będzie też spoglądać. Wstród na nowe czasy, które powstają. O tym sobie powiemy za chwilę więcej. Czas i miejsce akcji. Akcja właściwa utworu rozgrywa się na przestrzeni półtora roku, od marca 1878 do jesieni 1879, ale retrospekcje, a więc powracanie pamięcią do minionych wydarzeń czyli Pamiętnik starego subiekta, Te retrospekcje obejmą czas od lat 30. i będą zawierać opisy wydarzeń związanych przede wszystkim z wiosną ludów. To będzie ta kampania węgierska 1848 roku, także powstaniem styczniowym 1863. No i doprowadzi nas do. Akcji właściwej, czyli do wydarzeń roku 1878 i wydaje się szczególnie istotnego roku 1879. Tutaj na sekundkę się zatrzymam. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na fakt, że lalka jest powieścią realistyczną. Jeżeli dobrze sobie przypominacie definicję realizmu, to oprócz tego prowadzenia, czyli mamy do czynienia z prądem literackim, który kształtował się we Francji w latach 30. XIX wieku, rozwinął na kraje europejskie w połowie XIX stulecia, no i że podstawę realizmu stanowi swoiście interpretowana estetyka mimetyczna. No i teraz uwaga, przedmiotem obrazowania jest świat współczesny twórcy i odbiorcy. Popatrzcie, utwór Pisany pod koniec lat 80. XIX wieku ukazuje realia końca lat 70. To jest świat współczesny twórcy, no i oczywiście ówczesnemu odbiorcy lalki. To jest ważne. Jeśli chodzi o miejsce, a w zasadzie miejsca akcji, to oczywiście przede wszystkim będzie Warszawa, ale pamiętajmy, że są epizody, które będą się rozgrywać u pani prezesowej, czyli to będzie Zasławek, ale to będzie też Paryż. Pamiętnik starego subiekta zawiera natomiast relacje z wydarzeń, jakie rozegrały się na Węgrzech. Tytuł. Tu grubsza sprawa. Tytuł książki wydaje się być zaczerpniętym z jednego z epizodów powieści. Jest to mianowicie wątek procesu, jaki baronowa Krzeszowska wytoczyła Helenie Stawskiej o rzekomą kradzież lalki. Prus Odżegnywał się od jednoznacznej interpretacji tytułu, nawet sam pisał. Panna Izabela nie jest lalką. Lalką jest lalka Heluni Stawskiej. To jest właśnie ta yy, Helunia od yy, procesu. Podkreślał też, że kiedy przeczytał w prasie o rozprawie sądowej o kradzieży lalki, zrozumiał, że znalazł spoiwo dla różnych wątków powieści i postanowił niejako z wdzięczności nadać książce taki właśnie tytuł. Czyli, proszę Państwa, lalką nie będzie Izabela Łęcka. Lalka wiąże się oczywiście z tym epizodem procesu wytoczonego przez. Przeszowską o kradzież lalki. Natomiast jeśli chodzi o warstwę znaczeń, wydaje się, że mamy prawo sięgnąć głębiej. Niejako idąc za sugestią Prusa, który powiedział, że nie należy jednoznacznie tytułu interpretować, że jest on przypadkowy. Cofnijmy się może kilkaset lat. Jan Kochanowski we fraszce O żywocie ludzkim pisał tak: Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, wszystko to minie jako polna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wemknął nas w mieszek, jako czynią łądką, łądką, a więc marionetką takim drewnianym kukiełką. Yy, drewnianym kukiełką nie marionetką, przepraszam. Yy, o marionetkach za chwilę. Yy, czyli Człowiek u Kochanowskiego jest porównany do drewnianych zabawek, kukiełek, które po skończonym przedstawieniu chowa się do worka. A wszystkie wartości, którym my w życiu hołdujemy, zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, przeminą jak polna trawa. To jest topos, który kojarzymy z tak zwanym Toposem teatrum mundi, czyli teatru świata, a więc koncepcji świata rozumianego jako miejsca, w którym ludźmi kierują siły o wiele od nich potężniejsze. Ten topos pojawił się już u Platona w państwie. Zauważcie, że podobną pesymistyczną refleksję na temat ludzi ma Rzecki. Kiedy w pustym sklepie najpierw nakręca, potem uruchamia mechaniczne zabawki, wreszcie obserwuje je, jak się kręcą bez sensu. Tutaj też widać nawiązanie do Szekspira i tej wizji świata jako teatru, w którym człowiek musi odgrywać narzuconą mu rolę. No więc mamy rozszerzenie znaczenia tytułu. Lalka. sam prus po latach przyznawał że właściwszy dla powieści byłby inny tytuł trzy pokolenia warto zwrócić na to uwagę co artyście chodziło po głowie on sugerował jak napisał sam w takim eseju słówko o krytyce pozytywnej że jego powieść dotyczyła trzech pokoleń idealistów na tle społecznego Rozkładu. Trzy pokolenia idealistów. Czyli tutaj interesowałaby autora znacznie szersza perspektywa niż związana na przykład z jedną lalką. Jakie to są pokolenia? Pokolenie starych idealistów, romantyków, no czyli Rzecki. Pokolenie idealistów czasów przejściowych, czyli Wokulski. I pokolenie idealistów nowej epoki. A więc Ochocki. A o co chodzi z tym rozkładem? Przypominam, trzech pokoleń idealistów na tle społecznego rozkładu. Prus w tym eseju pisał tak. Rozkładem jest to, że ludzie dobrzy marnują się lub uciekają, a łotrom dzieje się dobrze. Że ludzie niepospolici rozbijają się o tysiące przeszkód. Wokulski, że uczciwi nie mają energii książę, że człowieka czynu gnębi powszechna nieufność i podejrzenia. Czyli mamy zarysowaną tutaj szerszą perspektywę, perspektywę rozciągniętą w czasie od powiedzmy lat 30. 40. XIX wieku przez lata. 70 Aż po przyszłość, którą niewątpliwie będzie uosabiał swoją osobą Ochocki. To wybiegnę trochę. Nie jest przypadek, że w swoim testamencie największą, potężną kwotę 140 tysięcy rubli srebrem otrzyma właśnie Ochocki. W powieści można odnaleźć kilka wątków. Przede wszystkim, myślę, że możemy określić go jako wątek główny będzie to wątek romansowy. Wokulski i Izabela Łęcka. Tłem dla tego wątku i przeplatające się różne drobniejsze wątki to będzie ukazanie warstw społecznych które dominowały w tamtym czasie w Warszawie arystokracji, mieszczaństwa, żydów, ludzi z niższych społecznych. Wreszcie takimi wątkami możemy nazwać ocenę sytuacji politycznej Polski, próbę rozliczenia się z ideologią romantyczną, pytanie o drogi rozwojowe Polski. Ale oczywiście to co spaja to wszystko to wątek Romansowy Stanisław Wokulski Izabela Łęcka o tym jeszcze za chwilę. Pamiętajmy również, że lalka ze względu na rozległość tematyczną, którą przed momentem zarysowałem, określana jest mianem powieści polskiego dojrzałego realizmu. To również właśnie czas Powstania o tym decyduje. Czyli Prus ma już no, świadomość kilkudziesięciu lat realizmu jako prądu literackiego. On nieco inaczej będzie pojmował zadania realizmu. Popatrzcie, o ile Stondal kiedyś twierdził, że powieść jest takim zwierciadłem, które przechadza się po gościńcu i odbija świat, czyli lustro odbijające świat. O tyle plus w lalce wchodzi znacznie głębiej w postaci, naświetlając je ukazując z różnych punktów widzenia, czyli czyni z lalki taką powieść stereoskopową to, Coś innego niż lustro, tylko odbijające rzeczywistość. Lalka nazywana jest również, też zaliczana jest również do tak zwanego realizmu krytycznego a to ze względu na stosunek, krytyczny stosunek pisarza do otaczającego go. Świata do rzeczywistości. Sam Prus w korespondencji powstającą powieść nazwał kiedyś powieścią z wielkich pytań epoki i do tego elementu pozwolę sobie wrócić troszkę później. Natomiast teraz kilka zdań muszę powiedzieć na temat sylwetki głównego bohatera. To Stanisław Wokulski. W Czasie, kiedy rozgrywa się akcja właściwa, ma lat 46, jest już człowiekiem dojrzałym. Urodził się w okolicy roku 1831-32. To jest data symboliczna, bo oczywiście wiąże się z. Powstaniem listopadowym. Powstanie listopadowe wybuchło w roku 1830, trwało w 1831 i dogasało w roku 1832. Wokulski jest kupcem pochodzenia szlacheckiego, ale on należy do takiej zubożałej już szlachty, która będzie poszukiwała swojego miejsca na ziemi. Szlachta, jako warstwa społeczna, już w zasadzie wyczerpała swoje możliwości. Teraz część właśnie ludzi przynależących do tej grupy społecznej będzie szukała swego miejsca, na przykład w handlu, część przekształci się w inteligencję. Co wiemy o Wokulskim? Wiemy, że pracował jako subiekt i kelner w winiarni u Hopfera. To były lata 50-60, jeżeli bardzo chcecie sobie jakieś daty notować 1854-1861, tam poznaje Rzeckiego. Tam pracując jednocześnie się uczy i też pragnie wynaleźć. Stworzyć taką machinę, która nazywa się perpetuum mobile. To odwieczna tęsknota naukowców i wynalazców. Maszyna, która pracuje bez ustanku, maszyna, która sama się napędza. Taki scjentystyczny ideał, któremu chciałby poświęcić się Stanisław. Nic dziwnego, że on później rzuci pracę u Hopfera, zamieszka u Rzeckiego, będzie chodził na kursy do szkoły przygotowawczej, potem rozpocznie studia w szkole głównej na kierunku matematyczno-fizycznym. To jest początek lat 60. Wokulski, no, widać, że szykuje nam się kawał naukowca, ale ale wybucha powstanie styczniowe 1863-1864. Wokulski, patriota, przerywa naukę, bierze udział w powstaniu styczniowym i zostaje później zesłany na Syberię, do Irkucka. Tam kilka lat będzie przebywał, zawrze nowe znajomości, rozwinie się naukowo, Ale pozna też m.in. takiego rosyjskiego przedsiębiorcę Suzina. To zaowocuje właśnie w przyszłości. Z zesłania wróci do Warszawy, to będzie rok 1870. Nie znajdzie na początku pracy, wtedy mu pomoże Rzecki. No, wreszcie, wreszcie zatrudni się w sklepie galanteryjnym Małgorzaty Minclowej, czyli wdowie po Janie Minclu. Początek lat 70., 1871 rok. To rozpoczęcie pracy u Minclowej, ale po kilku miesiącach Stanisław ożeni się z wdową po Minclu, czyli z Małgorzatą. Ważny moment, na sekundkę się zatrzymajmy. Niektórzy uważają, że w tym momencie Stanisław rezygnuje z ambicji, że właśnie tak. Osiada, że no, trochę jak bohaterowie y, chociażby Balzakowskiego, ojca Gorio, tutaj mam Rastiniaka na myśli, y, zaczynają szukać y, pieniędzy u bogatych kobiet. Y, no, czy rzeczywiście skłonił do tego brak perspektyw osiągnięcia jakiegoś celu zakładanego normalną drogą Wokulskiego? On sam przyzna w jednej z rozmów, że po prostu zrobił to z biedy. Mija kilka lat, w piątym roku małżeństwa, czyli w 1876 Małgorzata. Umiera, Wokulski zostaje wdowcem, żona nasmarowała się cudowną maścią poprawiającą urodę, no nie poprawiło to yy, najlepiej i tym samym został nasz bohater Właścicielem majątku Minclów, to jest około 30 tysięcy rubli. Poświęca się sklepowi, zamyka się tak w sobie, nie jest otwarty na świat. Lecki próbuje Stanisława gdzieś przywrócić rzeczywistości, no i w 1877 roku w kwietniu idzie do teatru. No, jak ktoś idzie do teatru, to to się nie może źle skończyć. Stanisław w teatrze spotyka Izabelę Łęcką. Arystokratkę, piękną dziewczynę, prawie dwa razy od niego młodszą, ale to nie przeszkoda, żeby się zakochać. Zakokuje się straszliwie. Yy, dzieli ich różnica klas. Tę różnicę może zniwelować tylko no, ogromny majątek. Zatem mamy ciąg dalszy losów bohatera w roku 1877, tym samym gdzie kiedy poznał Izabelę, decyduje się Wokulski wyjechać do Bułgarii. W Bułgarii wybuchła wojna rosyjsko-turecka. To była taka wojna, którą Rosja toczyła z Imperium Osmańskim o Bałkany, wygrywając nawiasem mówiąc tę wojnę. Wokulski będzie tam dostarczał żywność dla wojsk rosyjskich, będzie to robił dobrze, uczciwie. No i co najważniejsze, z efektem, bo w 1878 roku, wtedy, kiedy rozpoczyna się akcja właściwa utworu, Wokulski wróci do Warszawy z potężnym majątkiem około 300 tysięcy rubli. On będzie podkreślał, że dziesięciokrotnie pomnożył majątek, na który pracowały dwa pokolenia minców. I tu, proszę państwa, zaczną się zabiegi Stanisława o Izabelę. Izabela będzie najpierw brzydzić się tego dorobkiewicza z niższej grupy społecznej, będzie się go bała. Potem będzie miała nadzieję, że on ją tak tylko wspierać będzie. Platonicznie, że będzie realizował różne jej zachcianki, no wreszcie zacznie dostrzegać w Stanisławie człowieka. To nie nastąpi od razu. Wokulski w pewnym momencie zniechęci się postawą Izabeli, wyjedzie do Paryża, pozna tam Geista, szalonego wynalazcę. To będzie taka, taki moment, kiedy być może, być może Wokulski wróci do swoich dawnych scjentystycznych. Naukowych ideałów. No nie wróci. W, wróci do Warszawy. Prezesowa Zasławska go wezwie, pisząc, że no Izabela coś, coś zdaje się jednak myśleć o Stanisławie. Lepiej niż do tej pory. Po szeregu różnych działań uda się rzeczywiście Wokulskiemu doprowadzić do tego, że Izabela przyjmie jego zaręczyny. No ale później będzie ten feralny wyjazd do Krakowa. Wokulski podsłucha rozmowę Izabeli z kuzynem Starskim, największym łajnakiem i draniem w całej powieści, zrywa za je zaręczyny i w okolicy Skierniewic będzie próbował popełnić samobójstwo na torach kolejowych, co zostanie mu szczęśliwie uniemożliwione. Popadnie w apatię. Zapisze swój majątek, no właśnie, przede wszystkim Ochockiemu, ale też Rzeckiemu, Helence Stawskiej, Węgiełkowi, Wysockim, innym osobom, i potem zniknie. Zakończenie utworu jest zakończeniem otwartym. My nie wiemy, co. Stanie, co stało się z Wokulskim? Podejrzewano, że wysadził się wraz z ruinami zamku w Zasławiu, może też wyruszył w podróż dookoła świata, zaczął swoje życie od nowa gdzieś w Odesie, albo też wylądował z Geistem w Paryżu. Co z tej całej historii opowiedzianej przeze mnie bardzo skrótowo yy, warto zapamiętać? Ano, warto przede wszystkim to, że Stanisław Wokulski posiada jednocześnie cechy romantyka i pozytywisty, bardzo Interesująca konstrukcja bohatera. Co jest w nim takiego romantycznego? No, oczywiście, walka w Powstaniu Styczniowym, czyli właśnie ten imperatyw patriotyczny. To też, a może nawet przede wszystkim, nieszczęśliwa i niespełniona miłość do Izabeli. On ją. Uwielbia, on się do niej modli, on padałby przed nią na twarz. To też gwałtowność i spontaniczność uczuć, spontaniczność decyzji, które podejmuje pod wpływem emocji to też podatność na popadanie w depresję i załamania nerwowe. Zwracam uwagę na fakt, że Prus tutaj wydaje się mistrzem powieści psychologicznej. On doskonale potrafi wejść nie tylko w głowę, ale również w psychikę y, bohatera. Y, próba samobójcza, no i domniemane samobójstwo. Popatrzcie, przecież to są cechy bohaterów romantycznych. Z jednej strony walka o ojczyznę, udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych, oczywiście gwałtowna, nieszczęśliwa miłość, to również stan, który romantycy nazywali obłędem, samobójstwo. No, wypisz, wymaluj, romantyk. Ale przecież. Widzimy również w Wokulskim cechy pozytywisty. Zobaczcie, że dla niego podstawową wartością jest praca. On będzie realizował pozytywistyczne ideały pracy organicznej. To założenie spółki do handlu ze Wschodem, to będzie praca u podstaw, pomoc ubogim, to będzie Fascynacja nauką, no a cóż to jest innego jak niepozytywistyczny scientyzm. fascynacja techniką, fascynacja postępem, taki optymizm, ambicje, które mogą w mniemaniu Wokulskiego doprowadzić do tego, że świat będzie lepszy, ale ten świat będzie lepszy na drodze odkryć i wynalazków naukowych. To również racjonalizm, trzeźwość oceny świata. Oczywiście, z wyjątkiem spraw dotyczących uczuć do Izabeli. Tam jest całkowicie głupi. Ale, ale, zauważcie również, że Wokulski próbuje rozumowo poradzić sobie z emocjami, próbuje sobie zracjonalizować uczucie do Izabeli, uciec od niej, odejść, wyjechać, zostawić ją w spokoju. On widzi, że to jest osoba toksyczna, że użyje takiego współczesnego. Terminu. Jest więc człowiekiem, w którym stopiły się dwie osobowości, tak go charakteryzuje chociażby Suman. Jest romantykiem, jest pozytywistą, jest też idealistą, a na tle społecznego rozkładu, o którym pisał Prus i cytowałem Wam fragment eseju na początku, Wokulski po prostu nie ma szans. Dobra. Przejdźmy do kolejnego wątku. Lalka jest powieścią panoramiczną, jest powieścią panoramą, czyli taką, w której Prus pokazuje bohatera zbiorowego. Mieszkańców Warszawy, sobie współczesnej, doskonale sobie znanej. Ukazuje wszystkie grupy społeczne, narodowościowe, to, co się dzieje w społeczeństwie, to, co się dzieje w polityce. Jakie to są grupy społeczne? Zobaczmy sobie od samego dołu. Mieszkańcy. Powiśla. To są warstwy najuboższe. Wyrobnicy, rzemieślnicy, ludzie bezrobotni, pozbawieni nadziei na poprawę losu. Oni zamieszkują nędzne rudery położone na obszarze, który stał się dla miasta wysypiskiem śmieci. Tutaj żyją, a w zasadzie wegetują, są zdegenerowani fizycznie i moralnie. Powiśle jawi się jako takie siedlisko rozpusty i zbrodni. Są Chorzy są bezustannie napiętnowani cierpienią, cierpieniem, śmiercią i są przeznaczeni na zapomnienie i na zgubę. To jest takie miejsce, z którego pochodzą na przykład Wysocki, Marianna, prostytutka. Zauważcie, że spacer Wokulskiego po, po Wiślu, jedna z najmocniejszych scen w książce, scen, w której Prus, tak nawiasem mówiąc, już odchodzi od estetyki realizmu i wkracza w naturalizm, bo tylko naturalistycznie można prawdziwie przedstawić rzeczywistość Powiśla. Wokulski pomoże. Pomoże Wysockiemu, pomoże Mariannie, ale w jaki sposób? On nie rzuci im pieniędzy jakiegoś ochłapu, on zapewni im pracę. On pomoże na przykład Mariannie dostać się do Magdalenek, takiego zgromadzenia zakonnego, w którym siostry pomagały dziewczynom z ulicy wrócić do normalnego życia. On będzie zachowywał się, mam tu na myśli Wokulskiego, jak prawdziwy kapitalista, ale kapitalista w takim duchu utylitarnym, użytecznym. On wyręczy biednym ludziom wędkę, po to, żeby oni mogli sami stanąć na nogi. To niewątpliwe nowatorstwo Stanisława Wokulskiego w spojrzeniu na warstwy najuboższe. Dojrzałe, rozsądne, oparte właśnie na utylitaryzmie. Inna warstwa społeczna to oczywiście mieszczaństwo. Tam są Polacy, tam są Niemcy, tam są Żydzi. Tam jest na przykład Dekleski, fabrykant powozów. Tam jest radca Węgrowicz, który jest członkiem, opiekunem Towarzystwa Dobroczynności. Mądrym, przenikliwym człowiekiem i trochę plotkarzem, ale my się od niego dowiemy sporo o Wokulskim na początku. To Szprot, ajent handlowy, no to wreszcie Rzecki. Zauważcie, że oni ciężko pracują. Spotykają się w wolnych chwilach w jadłodajni, napiją się, napiją się piwa, napiją się wina, będą dyskutować o sytuacji politycznej, o wydarzeniach warszawskich, o co ważniejszych mieszkańcach stolicy, ale tutaj widać zainteresowanie światem, zainteresowanie rzeczywistością. Oni nie są elitą finansową społeczeństwa, oni nie mają wielkich kapitałów, ale... Oni mają takie zwyczajne, codzienne życie. Duże interesy będą robić inni. Duże interesy będą robić Żydzi, duże interesy będą robić Niemcy. Polacy niestety, niestety nie są tak dynamiczni, tak przebojowi. To będzie irytować Wokulskiego, no i zresztą, vice versa on w świecie warszawskich kupców nie znajdzie zrozumienia. Oni go będą traktować z ogromną nieufnością jak ryzykanta, który szarżuje pomnażaniem majątku na przykład na wojnie. Interesy handlowe na wielką międzynarodową skalę będą naszych mieszczan przerażać. Bardzo ciekawie pisze Prus o Żydach, pokazując oczywiście ich jako grupę z jednej strony jednolitą i solidarną, ale z drugiej strony otrzyma Szumana jako grupę, która wewnętrznie nie jest jednolita i nie jest solidarna. Bardzo ciekawe spojrzenie, jednocześnie z zewnątrz. Oczyma no, chociażby właśnie warszawiaków, Polaków, i otrzyma samego Żyda. Już można, przepraszam, byrzec, zasymilowanego. Są wśród Żydów oczywiście tacy, którzy się przywiązali do tradycji żydowskiej, żyją w diasporze, czyli w, w rozproszeniu. I jednocześnie w takim skupieniu. Słowo diaspora ma dwa znaczenia. Rozproszenie oznacza to rozproszenie Żydów po świecie, i jednocześnie diaspora oznacza grupę Żydów, społeczność żydowską, która skupiła się w jakimś mieście, właśnie żyjąc na rozproszeniu. Żydzi ciężko pracują, mają ogromne zdolności handlowe, mają majątki. Polacy nie bardzo ich za to lubią. Proszę zwrócić uwagę, że nawet u nich jest zadłużona arystokracja. Prus podejmuje problem asymilacji Żydów, ale o tym powiem za moment w tym, jak będę rozmawiał o wielkich pytaniach. Epoki. No i proszę Państwa, również Niemcy. Proszę zwrócić uwagę, że Jan Mincel i w ogóle rodzina Mincelów, a więc Jan Mincel jako pierwszy właściciel sklepu, on właściwie nie mówi jeszcze po polsku. Prowadzenie sklepu jest rytuałem, prowadzenie sklepu jest no, niezwykle ważną czynnością, którą należy i tutaj mamy no, Rzecki, który, który nazywa Minsla ojcem i nauczycielem swoich praktykantów. Synowie Minstla, Jan i Franz, coraz Bardziej już wtapiają się w, sto, w społeczność Polaków. Zauważcie państwo. Niemcy to ideał rodziny kupieckiej. Tutaj wszyscy poświęcają się pracy w sklepie, są oddani tej pracy, są skrupulatni, są oszczędni, są systematyczni. No, to jest taki ideał protestanckiego dorobienia się majątku na uczciwej pracy. Nie wszystkim Polakom się to Podoba. Jeśli chodzi o szlachtę, kolejną grupę społeczną, szlachta już właściwie jest warstwą przebrzmiału. Przede wszystkim przez procesy społeczne, dziejowe, ale również. Polityczne, przypominam, że po dwóch klęskach, powstaniu styczniowym i powstaniu wcześniej listopadowym, po majątkach, które zostały skonfiskowane, po ludziach, którzy zesłani na Sybir, została pustka. I niedobitki szlachty, tych ludzi wysadzonych z siodeł, którzy właściwie już nie mają wpływu na rzeczywistość. Część szlachty osiadła w miastach już w zasadzie asymiluje się z mieszczaństwem, część zajmuje się handlem, inni pozostali gdzieś w majątkach ziemskich stopniowo ubożejąc. Takim właśnie zdeklasowanym szlachcicem jest Wokulski, który jednak stara się, stara się stanąć na nogi, zdobyć majątek. I tutaj powiedziałem we wstępie: szlachta też da początek inteligencji. A właśnie. Skoro o inteligencji mowa, oprócz jednego dopływu do tej warstwy, czyli właśnie szlachty, to ludzie, którzy zaczynają zarabiać na życie pracą swoich umysłów, którzy uczą się, którzy kształcą się, którzy zdobywają wiedzę i z tej wiedzy, z tych umiejętności, czynią Swój zawód. No tutaj takim zalążkiem będzie pani Stawska, dająca lekcję gry na fortepianie, ale zauważcie, ona ledwo może zarobić na utrzymanie córki. Są studenci. Studenci też zapowiedź nowego świata, ale na razie oni mieszkają w kamienicy kupionej przez Wokulskiego. Żyją w skrajnej nędzy. To jest bardzo ciekawa zbieranina osobowości. Oni są przedstawieni w, w powieści no tak tragikomicznie, ale oni potrafią spojrzeć na świat z ogromnym z ogromnym dystansem i przymrużeniem oka. Natomiast, natomiast oni nie mają łatwo społeczeństwo jeszcze nie dojrzało do tego, żeby docenić rolę intelektualistów. Inteligentów i żeby im w jakikolwiek sposób ułatwić życie. Są również w tej powieści socjaliści. To ciekawe, prawda? Prus pokazuje w lalce postaci, które będą wyznawać nowe idee, ponieważ część mieszkańców wsi wyemigrowała do miast, tam stali się robotnikami. Początki kapitalizmu są bezwzględne, wilcze. Pojawiają się ludzie, którzy zwracają uwagę na to, że oto mamy nową klasę społeczną. To będzie taki socjalista, Klein, subjekt w sklepie Wokulskiego. Taki nieudacznik trochę, prawda? No, ale z drugiej strony też taką karykaturą trochę socjalisty będzie Mraczewski. Prus, widzimy, jest trochę ironiczny w stosunku do socjalizmu, ale kiedy będzie na przykład wspominał o więźniach Cytadeli, to spoważnieje. No i cóż, proszę Państwa, przechodzimy do warstwy, której chyba najwięcej się w powieści dostało, do arystokracji. Prus bardzo celnie przedstawia tę grupę społeczną. Pisze o nich tak, cytuję. Cała ta ludność, między którą ostrożnie przesuwali się wygalanowani lokaje, damy do towarzystwa, ubogie kuzynki i łaknący wyższych posad kuzyni, cała ta ludność obchodziła wieczne święto. Rzeczywiście. Arystokracja jest sferą, do której kiedyś należała Polska. To byli ludzie mający gigantyczne majątki, ludzie, którzy w dobie feudalizmu żyli doskonale z pracy innych. Natomiast pod koniec XIX wieku są już tylko zbiorowiskiem majątkowych i moralnych bankrutów, ludzi zadłużonych, ludzi rozrzutnych. Zadłużających się coraz bardziej, ludzi, którzy stanowią jednak zamkniętą, hermetyczną grupę społeczną, gardzącą przedstawicieli, przedstawicielami niższych warstw społecznych. Proszę zwrócić uwagę, że Wokulski próbuje dostać się do tego świata, ale on się ciągle będzie od nich odbijał. Proszę zwrócić uwagę, jak protekcjonalnie będzie go traktował chociażby Tomasz Łęcki. Realizm jednak wymaga na autorze pewnej rzetelności obiektywizmu, czyli oprócz postaci negatywnych, czyli właśnie takiego łęckiego bankruta, krzeszowskiego hazardisty, starskiego skończonego łajdaka, pojawią się postaci pozytywne, no jak chociażby prezesowa Zasławska, która jest starszą panią, ale która umie wprowadzić, w życie pozytywistyczne ideały. No dobra, proszę Państwa, obiecałem, że powiem też parę słów na temat lalki jako powieści dojrzałego realizmu, lalki jako powieści realizmu krytycznego. Przypominam, krytycznego ze względu na krytyczny stosunek pisarza do rzeczywistości. Prus. Spojrzał w lalce na Warszawę, na polskie społeczeństwo pod kątem stopnia realizacji idei pozytywistycznych. Przypominam, lalka ukazuje się w roku 1890, wydanie książkowe to już jest koniec pozytywizmu. W związku z tym no, wydaje się to dobry czas, żeby ocenić dorobek epoki. Prus. W jednym z listów jemu zaproponowało, zaproponował taki petersburski tygodnik Kraj Współpracy. Prus odmówił, nie chciał być krytykiem stale współpracującym z tym tygodnikiem. Wolał skupić się na pisaniu kilku powieści. Użył określenia, że wolę pisać te powieści z wielkich pytań. Epoki. I zauważcie Państwo, że lalka jawi się właśnie jako taka powieść z wielkich pytań epoki. Czyli właśnie jakby Prus zadawał epoce pytania. Co udało się zrealizować z tych wielkich kaseł? Co udało się zrealizować z programu Pracy u Podstaw? No właśnie, tutaj widzimy, że prezesowa Zasławska, prawda? Próbuje w Zasławku coś zbudować, coś stworzyć pomóc tak starym już chłopom, jakimś taki dom starców zapewnić, jakąś ochronkę dla dzieci pomaga, sprawia, że chłopi żyją tam dostatnio i wygodnie. W porównaniu oczywiście z innymi przedstawicielami tej warstwy społecznej w innych częściach. Kraju. Wokulski, Wokulskiemu też udaje się pomóc, ale tylko nielicznym ubogim. Yy, mówiłem o tym, on wprowadza w życie takie ideały właściwej, słusznej, rozsądnej filantropii, wręczając wędkę, yy, prawda? A yy, arystokracja w tym samym czasie, kiedy interesuje się ubogimi, kiedy interesuje się tymi najniższymi warstwami społecznymi, yy, no to robi to poprzez kwesty, yy, czyli poprzez zbieranie. Pieniędzy będące tak naprawdę rozrywką, zabawą, no, przyczynkiem do tego, żeby pokazać się w towarzystwie. Widać więc, że realizacja programu pracy u podstaw według prusa chyba jednak nie wypaliła. No to może realizacja programu pracy organicznej. Przypominam to taka idea, gdzie Pozytywiści zakładali, że aby państwo było mocne, to wszystkie elementy infrastruktury tego państwa powinny być silne i wszystkie grupy społeczne, zawodowe powinny być wzmocnione. Udało się? No nie bardzo. Popatrzcie, duże kapitały posiadają, mówiłem już o tym, Niemcy i Żydzi. Polacy raczej są bierni, raczej są mało przebojowi. Praca dla arystokracji. No, jest poniżająca. Zajmowanie się handlem nie jest godne nich. W pewnym momencie Wokulski przecież sprzeda swój sklep, żeby nie być przy boku Izabeli postrzegany jako kupiec, żeby nie obniżać jej prestiżu społecznego. Paradoks, prawda? No bo przecież Wokulski jako kupiec utrzymuje tak naprawdę w pewnym momencie Łęckich. Wokulski jest takim handlowcem nowej ery, jest przedsiębiorcą. No, co z tego, jak jest sam, a kończy tak, jak jest, tak jak kończy. No to spójrzmy jeszcze w inne wielkie pytania epoki. Czy ziściły się ideały postępu nauki, powszechnej oświaty, ideały scjentyzmu? No, jest kilku naukowców. Jest kilku naukowców. To będzie oczywiście Geist, to będzie młody Ochocki, to będzie Schumann, to będzie też Wokulski. No, tylko zauważcie, że wszyscy oni są. Traktowani trochę jak wariaci, a geist na końcu zostanie całkowicie skompromitowany i wyśmiany. Społeczeństwo woli jednak pozostać w takim bezpiecznym kręgu świadomości, no powiedzmy, jeszcze zaściankowej, małomiasteczkowej, peryferyjnej. No dobra. No to szukamy, szukamy może hasła równouprawnienia kobiet. No, pani Stawska, prawda? Ona jest zmuszona do samodzielności, no ale, ale y, oczywiście y, nie da nie da sobie rady godnie żyć z tej nauki gry na fortepianie. Nauczyciel angielskiego, uczący Wokulskiego, zarobi znacznie, znacznie więcej. Pozycja kobiety w społeczeństwie, będzie znacznie gorsza niż pozycja mężczyzny. Wykształcona kobieta na tym samym stanowisku, wykonująca podobną pracę, zarobi znacznie mniej od mężczyzny. Kobiety, no co będą mogły zrobić? Jakie będą mogły mieć marzenia? No, znaleźć dobrego męża. Prosto widzi. Prus rozumie sytuację kobiet, pokazując kilka mocnych kobiet, kilka mocnych postaci, jak chociażby prezesową Zasławską. Natomiast, natomiast jednak tak o mas większości kobiety będą stały znacznie niżej od mężczyzn, będą miały znacznie mniejsze szanse samostanowienia, decydowania o swojej pozycji. No to może hasło asymilacji Żydów. Przypominam, że pozytywiści żywili taką nadzieję, że Żydzi, którzy stanowili spory odsetek polskiego społeczeństwa, zasymilują się, kiedy zjednoczą się i będą mogli, Żydzi będą mogli się utożsamiać ze swoją nową ojczyzną. Oczywiście hasło asymilacji Żydów Zderzyło się z dwoma. Przeciwnościami. Po pierwsze, Polacy jako no jednak szowiniści, nacjonaliści nie przyjmą Żydów z otwartymi ramionami. Antysemityzm w lalce znajdzie potwierdzenie. Antysemityzm Polaków. Ale z drugiej strony zauważcie Państwo, że Żydzi też nie będą garnąć się do tego, by z Polakami się asymilować. To jest jednak świadomość tego, że zachowanie tożsamości narodowej najlepiej wyglądać będzie i najlepiej zrealizuje się właśnie, właśnie w swoim gronie. Na Żydów narzekać będzie sam Żyd Szuman. Proszę Państwa, wiemy już, że sytuacja polskiego społeczeństwa pokazana w Lalce nie jest najlepsza. No to może ratunek będzie w miłości. A dajmy na koniec Szumanowi się wypowiedzieć. Cytuję. Nawet między zwierzętami nie znajdziesz tak podłych bydląt jak ludzie. W całej naturze samiec należy do tej samicy, która mu się podoba i której on się podoba. To też u bydląt nie ma idiotów. Ale u nas jestem Żyd, więc nie wolno mi kochać chrześcijanki. On, ma tu na myśli Wokulskiego, jest Kupiec, więc nie ma prawa do hrabianki. A ty, zwraca się do Rzeckiego, który nie posiadasz pieniędzy, nie masz praw do żadnej zgoła kobiety. Podła wasza cywilizacja. Yy... No, no tak, nie wiem, czy optymistycznym akcentem uda mi się zakończyć nasze, nasze spotkanie. Zdajcie sobie sprawę, że o wielu kwestiach nie powiedzieliśmy dzisiaj, bo nie ma na to po prostu czasu, ale na pewno zapraszam Was do odpowiedzi na. Pytania jawne do matury ustnej z lalki, i tam zajmę się elementami, które dzisiaj no, musiałem pominąć, bo byśmy siedzieli jeszcze dłużej, a już pewnie jest Was niewielu, którzy dotrwali do końca tego filmu. Tym, którzy dotrwali, serdecznie gratuluję i dziękuję, i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.